Tym żyje Europa. Zapraszamy teraz na popołudniową rozmowę w RMF FM. W studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Moim gościem jest Marcin Przydarz, wiceminister spraw zagranicznych. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Kto cholera to wie? Tak, szefowa delegacji na szczyt NATO-Rosja, szefowa delegacji amerykańskiej odpowiedziała na pytanie, czy Rosja poważnie traktuje dyplomatyczne negocjacje z NATO. Panie ministrze, to jakie są realne skutki tego szczytu, jeśli nawet szefowa amerykańskiej dyplomacji odpowiada na pytanie o poważne traktowanie tych rozmów przez Rosję, no takim cytatem, no powiedzmy, nie do końca cenzuralnym? Panie redaktorze, no to była próba wejścia w kontakt ze stroną rosyjską, próba rozmów na temat sytuacji bezpieczeństwa, która to próba ma i cały czas miała i ma na celu odsunięcie groźby ataku rosyjskiego na Ukrainę i dalszych działań destabilizacyjnych. To, na ile ona okazała się, czy okaże się skuteczna, to pokaże przyszłość, ale sam fakt, że po 3 latach Rosja zasiadła do stołu z partnerami natowskimi i że partnerzy natowscy mogli przedstawić swoje wyobrażenie i oczekiwanie wobec Rosji, jest już samą wartością. Natomiast no nie można oczekiwać, że po jednym spotkaniu spowoduje się finalną deeskalację. Panie ministrze, ale w ramach tej deeskalacji, w ramach tych rozmów, Rosja równocześnie rozpoczęła wielkie manewry przy granicy z Ukrainą. No trudno. Trudno to odczytywać jako gest specjalnie dyplomatyczny, specjalnie dobrej woli. No to prawda, tylko zawsze pozostaje pytanie, co robić innego. No mamy do czynienia z agresywnym aktorem, który eskaluje sytuację, wysyła dodatkowe wojska, działa w cyberprzestrzeni, prawda, dezinformacyjnie, próbuje destabilizować rzeczywistość w Europie i w państwach sąsiednich NATO, Unii Europejskiej. No my jako dyplomacja jesteśmy od tego, aby rozmawiać, próbować znaleźć rozwiązanie. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie się uspokajać, ale gwarancji tutaj absolutnie żadnych nie ma. Mamy do czynienia z agresywnym aktorem, jakim jest Rosja, więc trudno jest oczywiście przewidzieć, czy uda się ją uspokoić. Nie, bo to jest pytanie kluczowe, tak bym powiedział. Czy oczywiście możemy tutaj rozmawiać o tym, że fajnie, że się spotkali, fajnie, że porozmawiali, fajnie, że zadeklarowali. Nic nie zadeklarowali, ale fajnie, że się porozmawiali. Ale tak naprawdę pytanie brzmi, a co jeśli Rosja na propozycję, nawet dość jasny przekaz, apel do deeskalacji, ostrzeżenia, Rosja odpowie, no tak jak w filmie Miś, nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi? Mówiąc inaczej, co na to zrobi, albo co chce zrobić, albo co zapowiada, że zrobi, jeśli Rosja jednak uzna, że z jakichś powodów opłaca jej się mniejsza lub większa agresja na Ukrainę. Panie redaktorze, to nie jest też tylko tak, że nasi sojusznicy z Rosją usiedli, porozmawiali i nic z tego nie wynika. 30 sojuszników dzisiaj mówiło jednym językiem twardym wobec Moskwy, co nie zawsze było praktyką, jak pan doskonale wie. Rosja poza Ukrainą miała jeszcze dodatkowe oczekiwania, aby zamknąć NATO na ewentualne rozszerzenie, aby wycofać jednostki wojskowe natowskie ze wschodniej flanki, czyli między innymi z Polski. I tutaj 30 sojuszników powiedziało nie. Nie będzie Rosja nam modelowała rzeczywistości wewnątrz NATO. I to jest moim zdaniem ważnym i dużym takim pozytywnym efektem tego dzisiejszego spotkania. Natomiast jak zareagujemy w sytuacji, w której doszłoby do eskalacji, o tym też będziemy jutro rozmawiać na forum Unii Europejskiej, aby móc reagować ekonomicznie. Rosja wie już dzisiaj, że na wypadek eskalacji spotka się z twardą reakcją i polityczną, i ekonomiczną. Mówię tutaj oczywiście o sankcjach i mamy nadzieję, że na tym etapie to już spowoduje ochłodzenie nieco tych gorących głów na Kremlu. Ja tak dzisiaj słyszeliśmy, że Nord Stream 2 może nie zostać certyfikowany przez Niemcy, jeśli Rosja będzie eskalowała swoje działania, no bo oczywiście nawet nie żądania, no ale powiedzmy sobie szczerze, no my tutaj mówimy, a Rosja trochę nam trzyma but na gardle, może nawet mniej nam, a bardziej Niemcom czy zachodniej Europie, przynajmniej części zachodniej Europy, bo w każdej chwili może wstrzymać dostawy gazu, a to jest istotny element, albo podnieść jego ceny. W tej chwili już bardzo wielu Europejczyków ma dość, to nie tylko w Polsce poszły ceny, więc powiedzmy sobie szczerze, no, złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn łeb ucina. Znaczy, to nie jest takie proste, że Rosja nie ma swoich argumentów. No niestety to prawda. Rzeczywiście Rosja ma tutaj wpływ na rzeczywistość energetyczną poprzez swoje zasoby. My jako Polska przestrzegaliśmy
naszych zachodnich sąsiadów już wiele lat temu, ale także i w ostatnich miesiącach i latach, że dalsze uzależnianie się od Rosji nie wyjdzie na dobre Europie. Mówiono wtedy, że to nieprawda, Rosja jest przecież przewidywalnym partnerem. No dzisiaj widzimy, jakie to przynosi efekty. Na szczęście odsunięto o pół roku certyfikację gazociągu Nord Stream 2, ale naszym oczekiwaniem byłoby, żeby dywersyfikować, pozyskiwać nośniki energii z innych kierunków, a nie tylko z kierunku wschodniego. No ale tutaj to jest już decyzja głównie Niemców, ale też innych partnerów zachodnioeuropejskich, aby nie dać Rosji tych instrumentów nacisku, które ona by chciała, które w części już dzisiaj posiada. Wiceminister Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, jest naszym gościem. Panie ministrze, ale to są wszystko, mieliśmy rację, cieszę się bardzo, że mieliśmy rację, to jest ważne, ostrzegaliśmy, teraz się okazało, że mamy rację, ale jesteśmy w takim, a nie w innym momencie, to znaczy jest zima, momentami nawet dość surowa, są podwyżki cen gazów, jest Rosja, która ten gaz ma i Niemcy, które zamknęły właśnie swoje dwie elektrownie jądrowe ostatnie. No i powiedziałem, w tej chwili karty w grze są takie, a nie inne, więc pytanie, co jutro Unia Europejska może powiedzieć Rosji i czy NATO to NATO, to jest sojusz obronny, ale czy państwa unijne nie będą się jednak obawiać mocniejszego dociskania Rosji, szczególnie, że zaakceptowały wcześniej na przykład aneksję Krymu i pogodziły się z tym. No pokrzyczały, ale w tej chwili tak naprawdę już nikt na poważnie o oddaniu Krymu Ukrainie na Zachodzie nie mówi. No ja nie mam aż tak pesymistycznego oglądu sytuacji. Oczywistym jest, że są ryzyka, że część państw Unii Europejskiej będzie chciało mieć taką bardziej miękką, zrealizować miękką politykę wobec Rosji, ale myślę, że ta lekcja ostatnich tygodni jednak dużo mówi o stanie tych stosunków. Też nie jest tak, że Europa jest w pełni zależna od energii z Rosji. Jest w dużej części zależna, zwłaszcza Niemcy, ale są inni partnerzy, na przykład Francja, która głównie pozyskuje energię z energetyki jądrowej, a to Francja przewodzi dzisiaj Unii Europejskiej. Zobaczymy, jak te rozmowy potoczą się jutro. Póki co wszyscy zapewniają, że na wypadek eskalacji będzie twarda ekonomiczna odpowiedź, taka, żeby dziś zniechęcić Rosję i dziś wysłać odpowiedni sygnał. Natomiast historia ostatnich 20-30 lat, no my ją też znamy, nas sporo uczy, więc trzeba tutaj podchodzić z delikatną rezerwą, ale z drugiej strony namawiać naszych partnerów europejskich do odważnej polityki, odpowiedzialnej polityki, nie tylko w imię własnych interesów, ale interesów całej Unii Europejskiej. Słowa. Mam nadzieję, że to nie będą tylko słowa. Żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF, ale pozostajemy na stronie RMF24, w radiu internetowym RMF24, a także w naszych mediach społecznościowych. A naszym gościem jest Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Panie ministrze, to przejdźmy teraz do pytania bardzo istotnego o NATO i Ukrainę. Oczywiście udało nam się powiedzieć jasno Rosji, że modelować obecności NATO w Polsce i w krajach nadbałtyckich, bo o nich, o tym Rosja też mówiła, Rosja nie będzie, ale to już jest. To znaczy te wojska, te siły, ta obecność już jest, więc można powiedzieliśmy, nie wycofamy. Ale czy będziemy przekonywać naszych sojuszników z NATO jako Polska, żeby jednak dopuścić Ukrainę do NATO, żeby ją wprowadzić? Bo oczywiście usłyszeli Rosjanie, że nie zamykamy, ale między powiedzeniem nie zamykamy, a kiedyś wprowadzimy Ukrainę, jest jednak ogromna przestrzeń. Panie redaktorze, Polska od samego wejścia do NATO, od roku 99, opowiadała się za polityką otwartych drzwi. W tym zakresie nie ma tutaj zmiany. I całe NATO, panie redaktorze, zgodnie z artykułem 10 Traktatu Waszyngtońskiego, ma możliwość poszerzania się. Deklaracja z Bukaresztu 2008 rok, wtedy kiedy negocjował też ją świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, zobowiązała wszystkich członków NATO do utrzymania polityki otwartych drzwi. Wtedy Ukraina i Gruzja de facto dostały zapewnienie, że przyjdzie taki moment, kiedy będą mogły stać się członkami Unii Europejskiej. Więc my NATO, jesteśmy NATO, też jak w sensie, rozumiem. Chodzi oczywiście o NATO. Przepraszam. Chodzi oczywiście o NATO. Więc tak, deklaracja bukaresztańska chodzi o obecność.
obecność w NATO. Więc jesteśmy w sensie także i prawnym, i politycznym niejako zobowiązani do kontynuowania tej polityki. I to nie my jako Polska chcemy ją zmieniać. Jeśli są takie głosy, które chciałyby dzisiaj zamknąć drogę do Ukrainy czy Gruzji, to one płyną właśnie z Moskwy i na to zgody być nie może. Natomiast kiedy Ukraina czy Gruzja stanie się członkiem NATO, to zależy od wielu czynników międzynarodowych, ale także i wewnętrznych na samej Ukrainie i w Gruzji. Jeśli te reformy będą kontynuowane, dostosowywane do rzeczywistości zachodnioeuropejskiej, powiedzmy, czy euroatlantyckiej i pojawi się takie okienko możliwości do przyjęcia tych państw do NATO, to myślę, że to powinno nastąpić, ale właśnie mówię, w tym odpowiednim momencie. No, odpowiedni moment to znaczy również moment, w którym, jak rozumiem, Rosja będzie na tyle słaba, że nie zablokuje tych pomysłów, a w tej chwili, jak już ustaliliśmy, jest na tyle silna energetycznie, że to ona, no nie całkowicie, ale w wielu sprawach dyktuje państwom Unii Europejskiej, części państw Unii Europejskiej i części państw NATO warunki. Rzeczywistość społeczno-polityczno-ekonomiczna zmienia się bardzo szybko. Nie wiemy, co będzie za parę lat. Popatrzmy na to z perspektywy dziś, czy przewidywaliśmy 2-3 lata temu, jak będzie rzeczywistość wyglądała. Nie przewidywaliśmy przecież COVID-u, nie przewidywaliśmy innych spraw, więc także i w zakresie energetyki dochodzi tutaj do dużych zmian. Nie mówię tylko o zielonych energiach w stylu energia słoneczna, ale także i chociażby wodór. Tu naprawdę może się za parę lat karta zmienić na tyle, że Rosja straci tą swoją przewagę geopolityczną i te instrumenty energetyczne. Panie ministrze, pan jest bardzo optymistyczny. Widzę, że z taką jasną wizją się patrzy w przyszłość. To ja zacytuję panu taki wpis pani Krystyny Pawłowicz, kiedyś posłanki Prawa i Sprawiedliwości, obecnie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, która napisała wczoraj tak. Okienko w miarę suwerennej Polski niestety zamyka się już. Od XVIII wieku naszym polskim przeznaczeniem za przyczyną wewnętrznego rozbicia jest niestety niewola. Szaber niemiecko-rosyjski wkrótce potoczy się już pełną parą. Tyle ofiar, tyle krwi Polaków zmarynowaliśmy. No powiedziałbym, to jest wizja. Pan minister mi zarzucał, że ja jestem pesymistyczny, patrząc się na rozmowę Rosja-NATO. No ale to jest dopiero pesymistyczna wizja. Rzeczywiście zamyka się nasze okienko geopolityczne? No to taka publicystyczna teza pani profesor Pawłowicz, myślę, że oparta o jakąś taką szerszą analizę historyczną raczej niż aktualnych uwarunkowań. Z całą pewnością to okienko wielkich możliwości, jakie mieliśmy lat 90., 2000, mówię o geopolityce w tej części świata, dzisiaj się zmienia. Nie powiem, że się zamyka, ale zmienia się. Rosja, mimo że tak naprawdę nie ma nic do zaoferowania światu poza strachem i agresją, no to jednak tymi dwoma instrumentami panie ministrze, przepraszam, próbuje, ma do zaoferowania Niemcom gaz. Niemcy wycofali się z energii jądrowej, wymogli na instytucjach także unijnych uznanie gazu za energię ekologiczną, niezależnie od tego, czy słusznie, czy nie. W związku z tym największe państwo unijne ma wyraźny interes ekonomiczny, żeby mieć dobre relacje z Rosją. No i powiedzmy sobie szczerze, coś jednak ta Rosja Niemcom, ale nie tylko Niemcom, bo nie tylko Niemcy korzystają z tego gazu, ma do zaoferowania. Panie redaktorze, no tak jak mówię, te 20 lat okienka geopolitycznego było dla nas łatwiejsze, na pewno. Dziś ta rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Z jednej strony coraz bardziej agresywna polityka Rosji, choć ja podtrzymuję swoją opinię, że tak naprawdę niewiele światu Rosja ma do zaoferowania, o czym świadczą też wybory Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, tych państw, które do niedawna czy paręnaście lat temu były dość bliskie z Rosją, nie chcą dalej z Rosją współpracować, bo nie widzą tam swojej przyszłości dla swojego narodu, dla swoich społeczeństw. Natomiast w naturalny sposób też także i państwa, i myślę, że o tym najpewniej mówiła pani profesor Pawłowicz, Europy Zachodniej z trudem przyjmują tą taką miejscami asertywną czy ambitną politykę państw Europy Środkowej i Wschodniej. Nagle pojawiają się państwa przy stole, które chcą uprawiać na zasadach podmiotowych relacje międzynarodowe. Niektórym naszym zachodnim partnerom z trudem przychodzi akceptacja tego faktu. Panie ministrze, ale trudno. No już nie mamy takiej wielkiej jedności w tej sprawie. Czesi rzeczywiście prowadzą dość
w tej chwili aktywną politykę sprzeciwiania się Rosji, ale już na przykład Węgrzy potrafią się świetnie z Władimirem Putinem dogadywać i realizować wyłącznie swoje interesy, także interesy energetyczne, więc to jest dużo bardziej skomplikowany obraz niż ten, że tutaj kraje Europy Środkowej i Wschodniej chcą pokazać Niemcom, Francuzom czy Włochom, że Rosja jest zagrożeniem. Ja mówiłem tutaj głównie także o polityce europejskiej, czy wewnątrz Unii Europejskiej. Państwa Europy Środkowej stały się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i chcą także zabiegać o własne interesy. I to czasami wśród partnerów zachodnich jest przyjmowane z takim lekkim niedowierzaniem. Jak to? Przecież to są państwa, które gdzieś tam z niebytu wyszły i próbują tutaj realizować swoje interesy. Myślę, że to jest taki czas, w którym powinniśmy my jako Polska kontynuować tą politykę. Prędzej czy później wszyscy na Zachodzie w pełni zinternalizują fakt, że Unia składa się z 27 państw równych, nie ma równych i równiejszych. No, panie ministrze, to w takim razie przejdźmy do Czech, bo Czesi zarzucają dokładnie nam to samo, co pan zarzuca Unii Europejskiej, że nie traktujemy ich wystarczająco podmiotowo. 18 stycznia ma być kolejne spotkanie w sprawie Turowa. Co zaproponujemy? Panie redaktorze, te negocjacje prowadzi tutaj Ministerstwo Klimatu. MSZ jest takim wspomagającym tylko instytucją, no bo tutaj w naturalny sposób ta tematyka dotyczy tematyki środowiska. Ja myślę, że to będzie przede wszystkim powrót do tych propozycji, które były wcześniej przekazywane Czechom za poprzedniego rządu, który tu poprzedni rząd, jak już sobie chyba wszyscy odpowiedzieliśmy, nie bardzo był zainteresowany sfinalizowaniem tych rozmów w kontekście kampanii wewnętrznych, w kontekście innych interesów czeskich. Premier Babiš najwyraźniej nie chciał finalnego zakończenia tego sporu. Mamy nadzieję, że nowy rząd jest tutaj bardziej konstruktywny, bo te propozycje są dobre. Te propozycje są dobre także i dla Republiki Czeskiej, aby ten konflikt czy ten spór o Turów, jego wpływ na rzeczywistość środowiskową zakończyć. Ale nowy rząd już ma kilkanaście dni. Jego premierem jest człowiek, który uchodzi za konserwatystę, lubiącego Polskę i Polaków. No a tu ten zegar cyka. W tej chwili to jest 57,5 miliona euro mamy zapłacić kar za eksploatację dalszą Turowa. Więc jest trudno nie zadawać pytania. Kiedy w końcu się z Czechami dogadamy? Myślę, że te najbliższe spotkania, najbliższe rozmowy dadzą nam odpowiedź na pytanie, z jakim nastawieniem przychodzi rząd, nowy rząd w Pradze. Jeszcze raz powtórzę, my jesteśmy zainteresowani jak najszybszym sfinalizowaniem tej sprawy, jak najszybszym zamknięciem tej sprawy, bo ona również negatywnie wpływa na przecież dobre dotychczas stosunki polsko-czeskie. Trzeba tę sprawę zamknąć i to będziemy mówić naszym czeskim. To jeszcze zostając przy Turowie, nie mogę się zapytać o Niemcy, bo dziennik Bild już przypomniał, że podobne postulaty jak mieszkańcy niektórych czeskich miejscowości przy granicy z Polską i przy kopalni Turów mogą zacząć formułować również mieszkańcy niemieckiej Żytawy. No więc jesteśmy przygotowani na to, że Niemcy się mogą włączyć w ten spór i także domagać się takich odszkodowań, na przykład jak domagają się Czesi, czy jakie otrzymują już mieszkańcy polskich miejscowości, którzy cierpią z powodu oczywistych szkód związanych z działalnością kopalni. Panie redaktorze, kopalnia w Turowie jest jedną z wielu w tym regionie, jedyną po stronie polskiej, po stronie niemieckiej. Jest ich znacznie więcej. Myślę, że także i nasi partnerzy niemieccy mają świadomość, że rozpoczynając tą wielką dyskusję, mogą sami sobie rozpocząć wewnętrzną debatę na temat energetyki opartej o węgiel brunatny, no bo image, obraz energetyki niemieckiej na świecie jest taki pełen zielony, prawda, przyjazny środowisku. No kiedy w rzeczywistości, jak doskonale wiemy, w ostatnim czasie zwiększało się wydobycie węgla brunatnego. Nie wiem, czy to jest w interesie niemieckim, żeby zaczynać tę wielką dyskusję. Ale w interesie mieszkańców Żytawy to może być, żeby uzyskać pewne odszkodowania i to oni chcą rozpocząć tą debatę. Niekoniecznie musi to robić kanclerz Niemiec. Może to zrobić burmistrz albo przywódca kraju związkowego, więc to jest, jak pan doskonale wie,
bardziej skomplikowane. Pytanie o ambasadora w Czechach w takim razie. Panie ministrze, czy na kolejnego ambasadora będziemy czekać tyle, co na tego, który odszedł właśnie? No to jest prawie półtora roku. Od czerwca roku 2020 do grudnia roku 2021 w Pradze nie było ambasadora, co mogło być jedną z przyczyn zaostrzania się kryzysu w sprawie Turowa. Był teraz niespełna miesiąc i co na następnego też będziemy czekać tak długo? Nie. Tym razem kandydat będzie procedowany szybko. Ja mam taką głęboką nadzieję, że w pierwszej połowie tego roku pojawi się nowy ambasador. Ale jest już lista chociaż tych kandydatów, bo to jest takie pytanie, które jest bardzo istotne. Są już pewne nazwiska, myślę, że nawet już niektóre nazwiska wychodzą na czoło tego peletonu. Ta decyzja będzie podjęta, jak wiadomo, zgodnie z polskim ustawodawstwem przez prezydenta, premiera i ministra spraw zagranicznych. Według moich informacji do tej decyzji już jest bardzo blisko. Będziemy starali się maksymalnie przyspieszyć te procedury, żeby na zamek w Hradczanach polski ambasador z listami mógł pojawić się jak najszybciej. Panie ministrze, naprawdę trzeba było odwoływać się ministra Mirosława Jasińskiego. Czytałem ten wywiad. Oczywiście on skrytykował PGE, to jest prawda. Można zadawać sobie pytanie, czy to była rola ambasadora, ale tak naprawdę jakichś zupełnie skandalicznych wypowiedzi to tam nie było. No była krytyka zachowania, i to nawet nie prezesów PGE, tylko raczej dyrektorów technicznych. Czy był powód, żeby po niespełna miesiącu, po jednej wypowiedzi odwoływać ambasadora w sytuacji, kiedy toczymy bardzo ważne rozmowy, a on sam jest osobą lubianą w Czechach, także wśród czeskich polityków? Panie redaktorze, te trzy instytucje, o których mówiłem wcześniej, na skutek negatywnej oceny pracy pana ambasadora, tej jego aktywności, także i medialnej, podjęły taką, a nie inną decyzję. Ambasador w tym wywiadzie wprowadził w błąd opinię publiczną co do przyczyn zaistnienia tego sporu i co do przebiegu tych negocjacji, sam nie uczestnicząc w nich, więc należało się posiłkować przede wszystkim wiedzą zagregowaną już w MSZ-cie. Mam wrażenie, że tutaj zabrakło nieco profesjonalizmu, ale też zabrakło zrozumienia funkcji, jaką pełni dyplomata Polski za granicą, zwłaszcza ambasador. I na skutek takiej, a nie innej analizy podjęto decyzję, że potrzebna jest szybka zmiana, ale tak jak mówię, postaramy się, żeby jak najszybciej nowy ambasador objął swoją funkcję. Ale po 20 dniach stwierdziliście, że się nie nadaje. To jest dość szybko. To znaczy, wielu innym ministrom jest dawana kolejna szansa i kolejna. No tutaj natychmiast zadziałały służby MSZ-u. To druga dymisja. Minister Rau odwołał także pełnomocnika do spraw kontaktów z diasporą żydowską Jarosława Nowaka. I znowu powodem, wszystko na to wskazuje, jest wywiad. Wywiad dotyczący między innymi ustawy, czy nowelizacji o ustawy o IPN-ie, którą rzeczywiście pan Nowak określił jedną z najgłupszych poprawek, jakie kiedykolwiek się pojawiły w historii. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że PiS sam się z tych poprawek wycofał, w związku z tym najwyraźniej nie były tak mądre, żeby ich bronić. Panie redaktorze, ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę ma polski dyplomata za granicą, jaką rolę spełnia polski przedstawiciel za granicą. Czy to jest komentator rzeczywistości, publicysta, prawda, nie wiem, autor ciekawych opinii, czy to jest człowiek, który ma za zadanie realizowanie polskiej polityki zagranicznej. Jak sobie odpowiemy na to pytanie, to dużo nam łatwiej później jest zrozumieć te decyzje personalne dotyczące poszczególnych... Ale ja się zapytam jeszcze raz, to znaczy zapytam się jeszcze raz o tą konkretną ustawę, bo on został odwołany, jak rozumiem, to nie padło wprost, ale z powodu tego wywiadu. Polska sama się z tej ustawy i z tej nowelizacji wycofała, co oznacza, że zarówno polska dyplomacja, jak i polski rząd uznały, że nie ma o co kruszyć kopii. W związku z tym on tak naprawdę nie powiedział nic, czego nie mówiliby także niektórzy politycy, bardziej umiarkowani, Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, raz jeszcze powtórzę, że funkcjonowanie polskich dyplomatów za granicą jest obwarowane pewnymi takimi ramami, prawda? Między innymi jedną z podstawowych zasad jest uzyskiwanie zgody na wywiady w mediach zagranicznych. My staramy się mówić językiem spójnym, tak żebyśmy wszyscy w ramach naszej pracy dyplomatycznej mniej więcej byli na tej samej stronie, prawda? Byli po tej samej pozycji. To nie jest miejsce, w którym można prowadzić debaty akademickie. Jeśli ktoś chce być akademikiem, publicystą, jest tutaj pełna wolność i dowolność, można sobie komentować. Pan redaktor skorzysta z tego codziennie. Natomiast gdyby pan redaktor chciał zostać polskim ambasadorem... Od razu mówię, nie chciałbym.
deklaruje. Oczekiwałbym jako wiceszef polskiej dyplomacji, że będzie pan przede wszystkim realizował interes Rzeczypospolitej i powstrzyma się od takich publicystycznych aktywności i tyle. I jeżeli ktoś tego nie do końca rozumie, to niestety nie może pełnić funkcji. A czy tutaj równie szybko pojawi się nowa osoba, która zastąpi pełnomocnika do spraw kontaktu z diasporą? Macie również ławkę osób, które mogłyby go zastąpić? Z całą pewnością są odpowiedni kandydaci, też eksperci. No jednak ten dialog polsko-żydowski jest żywy przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Mamy sporo dobrych specjalistów. Natomiast co do decyzji personalnych, to też nie jest moja działka. Ja się nią nie zajmuję. Trudno jest mi tutaj mówić w sposób wiążący, kiedy i kto będzie następnym pełnomocnikiem do spraw dialogu polsko-żydowskiego. To będzie decyzja pana ministra Raua, bo to jest pełnomocnik ministra spraw zagranicznych. No, mówiliśmy już, słyszał pan minister o fuzji Lotosu i o pytaniach o rosyjski kapitał w MOL-u. Nie przeszkadza nam ten kapitał, nie mamy obaw, że Węgry, które bardzo skutecznie bronią swoich interesów, także dogadując się z Rosją, mogą grać w tej sprawie nie do końca po naszej stronie. Niezależnie od tego, że mamy często wspólne interesy polityczne w kwestiach na przykład światopoglądowych, to w kwestiach energetycznych i polityki wobec Rosji Węgry prowadzą własną, często niespecjalnie dobrą dla Polski politykę. No i czy nie ma obaw związanych w związku z tym z przekazaniem części stacji Lotosu właśnie węgierskiemu MOL-owi? Panie redaktorze, ale ta sprzedaż części polskich stacji węgierskiemu MOL-owi nie wynikała z decyzji polskiego rządu czy polskiego koncernu naftowego Orlen, tylko de facto wynikała z zobowiązań, jakie na nas nałożyła Komisja Europejska. Po prostu musieliśmy komuś sprzedać część aktywów Lotosu po to, ażeby móc doprowadzić do fuzji tych dwóch spółek, bo to było dotychczas nienaturalne, że dwie polskie spółki ze sobą konkurowały, prawda, wewnętrznie. Musieliśmy, czy to jest dobre, czy nie, to jest inna kwestia. Ja się pytam o Węgry, czy dokładnie o MOL-a i pytam się i o Rosję, a nie o to, czy to było naturalne, czy nie. No i druga kwestia, no to są oczywiście Arabowie, którzy też mają wejść do Lotosu. Nie przeszkadza nam obecność tych dwóch instytucji w naszym polskim energetycznym przemyśle, czy dokładnie w tym sektorze, który jest kluczowy dla naszego bezpieczeństwa. Panie redaktorze, no oczywiście nie wiem, czy są jacyś wymarzeni partnerzy w tym zakresie. No, decyzje podejmuje się w oparciu o to, jacy pojawiają się chętni, jakie składają oferty. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o ten ślad rosyjski, czy o jakieś próby imputowania, zwłaszcza przez posłów czy polityków opozycji, że tutaj Rosja będzie odgrywała większą rolę, myślę, że nas nikt naprawdę, naszego rządu, Polski, nikt nie musi uczyć, jaką politykę prowadzi Rosja i z czym to się wiąże. Niestety musimy, panie ministrze, zakończyć. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo.